Cześć, witajcie. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić aplikacje, które pozwolą Wam komunikować się ze swoimi znajomymi, no i nie ponosi dodatkowych kosztów przy tym, tak? Mianowicie, no jeśli posiadamy smartfona, to na ogół mamy jakiś pakiet internetowy kupiony. Te wiadomości tekstowe, które są wysyłane, czy nawet tam zdjęcia, one jakoś tam transferu wielce nie połykają, więc nie ma problemu. Więc po pierwsze, aplikacja, która moim zdaniem jest najlepsza we wszystkim, bo ma wszystkie funkcje. Jeśli chodzi o tutaj komunikację, to jest WhatsApp. WhatsApp to jest aplikacja, która pomaga nam przesyłać zdjęcia. To akurat z Bartoszem oczywiście rozmawiałem. Pozwala nam przesyłać zdjęcia. Pozwala nam przesyłać lokalizację, zaraz Wam coś pokażę. O. Pozwala nam przesyłać lokalizacje nasze między sobą, czyli możemy się informować nawzajem, gdzie jesteśmy. Tu akurat dziś jechałem autostradą i wysyłałem Bartoszowi swoją lokalizację. Dlatego jest napisane you jako ty. Dziwnie to jest trochę oznaczone, ale tak to właśnie wygląda. Możemy dodatkowo wysyłać sobie tak zdjęcia, które są nagrane, do zrobienia zdjęcie z aparatu albo z galerii, filmy tak samo, dźwięk, który też jest nagrany, albo możemy coś powiedzieć, po prostu wysłać, lokalizację i jakieś dane kontaktowe. Oprócz tego zwykłe wiadomości takie pisane, emotikonki, których jest dość sporo, bardzo fajny komunikator. Jednocześnie w komunikatorze tym możemy robić tak, że mamy grupę osób, z którymi jednocześnie rozmawiamy, czy taki czat grupowy. Czyli poszczególne osoby piszą, wyskakują na przykład 3 osoby i każda to, co powie, dociera do wszystkich odbiorców, którzy są zaproszeni do czatu. I to jest bardzo fajne oczywiście, ale mamy też wbudowaną aplikację, która jest w Androidzie, to jest właśnie Google Talk. Czyli możemy sobie po prostu normalnie też pisać, mamy zwykłe uśmieszki, tak, nie ma tu żadnych jakichś ładnych emotikonek, ale możemy dzięki temu w tej aplikacji możemy wykonać połączenie audio, tak, albo połączenie wideo. A może to Wam zademonstruję. Spróbujemy zadzwonić do Bartosza, zobaczymy co on na to. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj no po prostu jest nasz jakby obraz. Zaraz może Bartosz się pojawi, jeśli odbierze. No zobaczymy. No niestety nie odebrał. I teraz kwestia jest tego taka, że lepiej to robić, jeśli chodzi o czat głosowy, tak, i wideo, to lepiej to robić na Wi-Fi, no bo to jednak trochę transferu zbiera. Jednakże przyznam Wam szczerze, że testowałem w różnych miejscach, w różnych warunkach. Lepiej ten czat lepiej działa na 3G i tam HSDP i tak dalej, niż na Wi-Fi, przynajmniej w moim przypadku. Na Wi-Fi po prostu jakość obrazu jest zdecydowanie gorsza, a na 3G jest zdecydowanie lepsza. I teraz, no wiadomo, zjada to dużo transferu, no ale ja tam mam nielimitowany, więc jakoś się tym tam nie przejmuję. I nie jest to zależne od transferu, bo 3G na pewno jest wolniejsze od internetu, który mam w domu, który mam 30 mega i na pewno to płynniej by chodziło. Więc nie wiem dlaczego na sieci 3G po prostu wyglądało to lepiej. Może to też zależało z drugiej strony od odbiorcy z drugiej strony, ale Bartosz też był cały czas pod Wi-Fi, więc akurat on nie zmieniał jakby lokalizacji i tam sposobu transmisji danych. Trzecią możliwością, jaką tutaj mamy do komunikacji, jest jeszcze Google Plus, czy Plus. I teraz tak, w momencie kiedy wejdziemy sobie w Hangouts, to tak, klikam sobie Bartosza. Możemy sobie utworzyć też Hangout, czyli po prostu też mamy wideo połączenie, tak? To jest to samo, tylko że przy pomocy przy pomocy właśnie Google Plusa. Bartosz chyba... Czekam aż Bartosz Michael dołączył do tego czatu. Bartosz, siema. No, siema, to tam. A czemu Ciebie nie widać? Bo właśnie jesteś na filmiku, bo prezentuję możliwości Google Plusa. A to super, będę na filmiku? No dokładnie, tylko że coś strasznie tniesz i Ciebie nie widać, więc na razie nie prezentujesz się zbytnio dobrze, Ci powiem. No właśnie, ja też nie widzę, to słuchaj, może byśmy zrobili tak. A to zaczekaj, to poczekaj, zadzwonię do Ciebie na tym, na Google Talku, bo tutaj Google Plus chyba coś nie za bardzo sobie daje radę. Dobra, proszę za 2 minuty, dobrze? Dobra, okej. No to hej. To w takim razie do Bartosza zadzwonimy za 2 minuty. W każdym razie możemy jeszcze zrobić sobie tutaj też czat, tak? I tu możemy sobie... zrobić też z Bartoszem czat. Też możemy sobie tu wysyłać zdjęcia i to tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o ten czat. W każdym razie ma on podobne funkcje do tego WhatsAppa, tak? Tylko w WhatsAppie jest jakby to wszystko skondensowane razem, tak? Tu nie ma na przykład możliwości wysyłania naszej lokalizacji. Więc dla Was to będzie sekunda, a ja za chwilę spróbuję do Bartosza dodzwonić się jeszcze przy pomocy właśnie Google Talka i zobaczymy, czy to nam się uda, nie? Dobra. No więc Bartosz jest gotowy, to spróbujmy tym razem się z nim połączyć, może się uda. Zobaczymy, tutaj powinno to lepiej iść, bo zawsze to było lepiej. O, siema. O. No i tak na potrzeby filmików chciałem właśnie z Tobą się połączyć. A Ty jesteś na 3G czy na Wi-Fi teraz? Na Wi-Fi. Na Wi-Fi. Też to mogę się zmienić, akurat przerzucić na 3G. No możemy, dobra, czyli mamy jakby pogląd tego, jak to wygląda przy połączeniu 3G, przy połączeniu Wi-Fi. To teraz spróbujmy, ja też się przyłączę na 3G i zobaczymy, czy będzie lepszy obraz, dobra? Dobra, to czekaj. Dobra. To weź Ty do mnie zadzwoń. No dobra, nie będzie żadnego problemu, to czekaj. Dobra. Dobra, wyłączmy Wi-Fi. No to jeszcze mam Bluetooth, wyłączmy. I zobaczymy teraz. Bartosz powinien do nas zadzwonić, czyli będziemy mieli też jakby obraz tego, jak to wygląda to połączenie. Aha, no tutaj nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Bartosz jest w Playu, ja jestem w T-Mobile, więc... No siema. Aha, no czyli jakość jest podobna, tak? Nie ma tutaj jakby żadnej różnicy. I myślę, że ten... No tak, piękny jesteś, piękny. Przynajmniej gdybym wiedział akurat, że będę uczestniczyć, to przynajmniej bym się ogolił, a jak ktoś nie wie, prawdziwym twarz. Ale musisz przyznać, że jakoś, jak ostatnio do Ciebie właśnie wykonywałem połączenie, to jakoś na autostradzie była lepsza jakby, nie? Troszkę. To znaczy, no z tego przynajmniej, no z tego powiedzenia mi zapomniałeś, że dużo lepiej niż na Wi-Fi. Tylko nie potrafię sobie przypomnieć, czy wtedy aktualnie ściągałem jakieś filmy, czy coś robiłem akurat, to mogę powiedzieć. To można powiedzieć, spowalniałby transfer, no bo na 3G wiadomo, że używam akurat danych na kierowcy. No, ale no, myślę, że tutaj akurat nie ma jakiejś wielkiej różnicy, jeśli chodzi o jakość tutaj, czy Wi-Fi, czy 3G tym razem, więc no nie wiem, musicie ocenić sami w takim razie. Dobra, Bartosz, oczywiście mamy tutaj taką możliwość, że możemy przełączać sobie kamerę, tak, czyli możemy przełączyć sobie na tą tylnią. To Wam pokazuję. Możemy sobie przełączyć, tutaj możemy sobie przełączać słuchawki, możemy wyłączyć mikrofon, że Bartosz nas nie słyszy. Tutaj nie wiem, aha, zmieniamy sobie jakby te okienka, nasze jest na przodzie, Bartosz jest z boku. W kosmosie. Umieść urządzenie w stabilnej powierzchni, upewni się, że na Tobą nic nie dzieje, aż nie wyjść z pola widzenia aparatu. Nie wiem, to są jakieś bariery, które już tutaj powiedzmy nie wiem, nic nam nie dają. Możemy się pobawić. Więc w takim razie Bartoszowi bardzo dziękujemy za demonstrację. I ten, o teraz, o Bartosz właśnie włączył tą, nie wiem czy widzicie tą funkcję, że takie oczy mu się zrobiły. To jest tutaj ta opcja, że możemy sobie zrobić wielkie oczy, wielkie usta, małe usta, wielki nos, małe oczy, więc o, duże usta to są chyba, więc no jak widzicie można się też pobawić troszkę i przy tym pośmiać. O, teraz mu zmniejsza głowę, znaczy ścieśnia tak i tam i jak widzicie, no tam opcji też zabawy takiej, żeby online się zmieniać jakby swój wyraz twarzy, wygląd to też trochę jest. Więc zapraszam was bardzo i możecie się pobawić śmiało. Dobra, Bartosz już głupieje, tak? więc my się zgadamy później, a was zapraszam do kolejnych filmów. Pozdrawiamy, cześć.